W ostatnich latach rynek tabletów oraz smartfonów znacząco się powiększył i mówię to w cudzysłowie oraz bez, ze względu na to, że faktycznie te urządzenia na przestrzeni ostatnich lat fizycznie się po prostu powiększyły i w zasadzie wiele osób mówiło już o tym, że dla tak małych tabletów jak na przykład iPad mini nie ma już po prostu na rynku miejsca, a jednak Apple takie miejsce znalazło i zaktualizowało tak naprawdę swojego najmniejszego iPada i mamy tutaj właśnie go pod postacią iPada mini 6. generacji i ja właśnie przez ostatnie kilkanaście dni miałem okazję dosyć intensywnie go testować, dlatego w dniu dzisiejszym będę wam chciał powiedzieć, co mi się podoba w tym tablecie, co mi się nie podoba oraz przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, sumując to wszystko, czy warto go kupić. Także jeśli jesteście ciekawi tej odpowiedzi, to oglądajcie ten film do końca. Zacznijmy od tego, że cena podstawowego modelu tego iPada z pamięcią 64 GB kosztuje 2600 zł, czyli można powiedzieć, że jest to taka średnia cena ze średniej półki cenowej jest to urządzenie, jeśli chodzi o całą ofertę Apple. Bo przypuszczam, że w ciągu kilku tygodni, może trochę dłużej, pojawią się pierwsze promocje, także jeśli będziecie chcieli nabyć później ten tablet, to możecie śmiało zaglądać do sklepów, do których linkuję w opisie tego filmu. Tam po prostu często są obniżki na różnego rodzaju produkty Apple, więc pewnie też pojawi się na iPada mini. Niemniej tak wam mówię, to jest ta wersja bazowa, 64 GB bez 5G, bo tak, możemy opcjonalnie sobie kupić tutaj moduł 5G i wtedy będziemy mogli sobie dodać kartę eSIM i używać tak naprawdę tego iPada w dowolnym miejscu, czy to w Polsce, Europie, czy na świecie. Ja generalnie jakoś super nie pochwalam tej opcji, w sensie dla mnie jest bez sensu dopłacać, ale wiem, że sporo osób jakby dokupuje sobie ze względu na komfort użytkowania, że nie trzeba robić żadnych hotspotów, albo na przykład w momencie, w którym chcecie kupić taki tablet dziecku, albo osobie starszej i ona nie ma po prostu bezpośredniego dostępu do Wi-Fi, albo nie ma też telefonu z internetem. No i wtedy taki iPad z modemem 5G jak najbardziej jest tu odpowiednim rozwiązaniem. Natomiast skupiając się już na samej konstrukcji tego tableta, powiem wam, że użytkowanie go jedną ręką to jest prawdziwa poezja. Dawno mi się nie użytkowało tak dobrze takiego urządzenia, ze względu na to, że jak widzicie, ja je mogę sobie swobodnie trzymać w jednej ręce, mogę sobie nawet coś tutaj robić tą jedną ręką. To jest naprawdę mega ważny aspekt, zwłaszcza w kontekście jakiejś mobilności, podróżowania z tym tabletem. Możecie go zarówno wrzucić do torebki, do jakiegoś plecaka, czy nawet pokusić się o włożenie do kieszeni spodni jakiejś tylnej w luźnych jeansach, może by się na styk zmieścił, także generalnie tego kompaktowa bryła jest ogromną przewagą, natomiast jak się domyślacie, ten wyświetlacz o przekątnej 8,3 cala nie jest idealny pod kątem oglądania filmów, czy też przeglądania zdjęć. Ja miałem wrażenie, jak oglądałem tutaj film, że trochę się męczę, bo z jednej strony nie trzymam już iPhone'a, czy jakiegoś telefonu, na którym po prostu, no wiem, że to jest telefon i nigdy o jakichś super warunkach nie pooglądam sobie tego filmu. Tutaj jednak już miałem przekonanie, że w sumie na takim tablecie mogłoby się fajnie oglądać. No ale siłą rzeczy ten ekran jest dosyć mały, więc dobrze się zastanówcie, gdzie go częściej chcecie użytkować, czy na przykład gdzieś poza domem, na uczelni, jako taki notatnik, czy jako takie urządzenie, które wam ma właśnie tam pomagać, czy jednak częściej chcecie go brać po prostu w domu, na przykład do łóżka i oglądać sobie na nim jakieś treści, bo jeśli tak, to raczej bym się skłaniał w stronę tych większych iPadów, czy to na przykład iPada Air, czy nawet tego tańszego, który oferuje może trochę gorszą jakość tego wyświetlacza, ale jest po prostu większy. Jak mówimy o samej jakości wyświetlacza, to mamy tutaj odmienioną konstrukcję, jest to praktycznie bezramkowy, no chociaż nie, w przypadku tego urządzenia tak nie można powiedzieć, bo te ramki są stosunkowo grube, ale powiedzmy, nie ma już przycisku Home, który towarzyszył temu urządzeniu od dobrych kilku lat. Jest tutaj wyświetlacz Liquid Retina Display, który charakteryzuje się dosyć wysoką rozdzielczością, jak widzicie, i faktycznie przeglądanie tutaj tych wszystkich treści wraz z tymi włączonymi różnymi technologiami, jak na przykład True Tone i tak dalej, też wsparcie dla szerokiej gamy kolorów P3, to wszystko akurat powoduje, że mamy naprawdę tutaj dostęp do bardzo przyjemnego obrazu, kolory są intensywne, chociaż oczywiście to nie jest ekran OLED, żebyśmy mieli też jasność. Natomiast co ważniejsze, może nawet w tym przypadku tutaj dalej mamy odświeżanie 60 Hz. Nie ma niestety technologii ProMotion zapewniającej tej wyższe odświeżanie. Powiem tak, jeśli w telefonie nie macie tego obrazu takiego płynnego, no to tutaj na tym iPadzie w ogóle tego nie poczujecie. Natomiast jeśli użytkujecie sobie jakiś już nowszy smartfon albo na przykład, nie wiem, iPhone'a 13 Pro, no to taki przeskok, no może być już zauważalny. Nie będzie to jakaś rewolucja, że w ogóle na ten ekran nie będziecie mogli patrzeć, ale jednak będziecie czuć taki, no można powiedzieć, krok w tył. I mówiąc o kwestii ekranu, no warto się od razu ustosunkować do pewnej afery, która wybuchła swego czasu, czyli chodzi o problem tak zwany jelly effect, który powoduje, że przy przewijaniu strony trochę jakby się ciągnie ten obraz. Nie wiem, jak określić jakby dokładniej ten efekt, ale faktycznie można coś takiego zauważyć nawet na tych przebitkach. Nie jest to za bardzo frustrujące, bo Apple nawet twierdzi, że tak po prostu ma być i nic z tym się nie da zrobić, także po prostu wiedzcie, że coś takiego się dzieje, ale myślę, że nie będziecie w codziennym użytkowaniu aż tak mocno na to zwracać uwagi. Niemniej w samym tym urządzeniu zmieniło się też kilka rzeczy w samej konstrukcji. Mamy skaner Touch ID,
na boku budowy. To działa ok, tak samo jak w przypadku iPada Air. Szkoda może, że w takim urządzeniu, że w 2021 roku nie ma Face ID, no ale tutaj pewnie chodzi o kwestie finansowe i jeśli chcecie coś takiego, no to musicie po prostu dopłacić do iPada Pro. Z drugiej strony mamy też po dwóch stronach w zasadzie głośniki stereo, w związku z tym, jeśli już chcecie oglądać tutaj filmy, no to chociaż pod tym kątem jest naprawdę nieźle, ale tak jak Wam mówię, ogólnie takie wrażenia z oglądania filmów na tym urządzeniu są średnie, tak bym to określił. Do tego na samej obudowie mamy złącze USB typu C, w związku z tym możemy tutaj sobie podpinać różne przejściówki czy bardziej profesjonalne akcesoria. No a propos samego zasilania, tutaj w zestawie znajduje się zasilacz 20W. Jedno naładowanie pozwala cieszyć się użytkowaniem takim średnio intensywnym, czyli przeglądacie internet, trochę pooglądacie filmów na YouTubie, odpalicie sobie jakieś aplikacje przez około 9-10 godzin, bliżej tych 9 raczej mi wychodziło. Także ten wynik w zasadzie jest tutaj bardzo przeciętny, taki klasyczny bym powiedział, jeśli chodzi w zasadzie o całą ofertę Apple. Niemniej faktycznie tutaj trzeba przyznać jedno, że Apple jakby nie kłamie pod tym względem, że jak ma być 9 godzin, to faktycznie Apple to wozi i ten tablet Wam tyle wytrzyma. No i szybko jeszcze zwróćmy uwagę na tylny aparat, chociaż nie wiem, czy dużo osób przywiązuje do tego uwagę. Mamy tutaj 12 megapikseli z przysłoną 1.8, do tego jest flash, także dosyć przeciętnie, natomiast chociaż kamera nagrywa w 4K, także to jest akurat plus. Do robienia takich spontanicznych zdjęć, czy jakichś wykładów i tak dalej, to spokojnie wystarcza, także tym się nie musicie w ogóle przejmować. Natomiast przednia kamera to jest również 12 megapikseli z tą funkcją Central Stage, w związku z tym, jeśli rozmawiacie z kimś na FaceTime, to nie dość, że ta jakość jest naprawdę niezła, to z drugiej strony macie ten efekt jakby przechodzenia czy podążania kamery za Waszą osobą. No i warto też zaznaczenia oczywiście, że sam ekran wspiera oczywiście Apple Pencil drugiej generacji, w związku z tym, jeśli już chcecie rysować, chcecie robić coś z grafiką, to Wam zapewni to, że będziecie mogli używać tego ołówka jakby wyższej jakości. Drogą na boku tej obudowy możecie przyczepić ten Apple Pencil w momencie, w którym na przykład skończycie pracować i będziecie chcieli po prostu go gdzieś tam przenieść. I jedna rzecz taka, która mi się nie podoba na tej obudowie, to te przyciski. Powiem Wam, ja nie wiem, kto to projektował. Ja wiem, że to jest zawsze kłopotliwe umiejscowienie, żeby każdemu pasowało, ale u góry mamy, ok, tutaj przycisk do wybudzania czy z Touch ID, natomiast jak macie tak ten iPad i trzymacie go sobie właśnie w tym trybie horyzontalnym, poziomym, to niestety może się tak zdarzyć, że będziecie klikać non-stop tą głośność, w związku z tym to może po prostu irytować, jak będziecie tutaj przyciskać, nie wiem, grać, to będziecie sobie po prostu cały czas to zmieniać. Także jeśli miałbym podsumować samą konstrukcję, budowę, na pewno nie jest to tablet dla mnie, ale ja już to powtarzałem w poprzednim wideo, jeśli ja używam telefonu 6,7 cala, to przeskok na 8,3 jest dla mnie w zasadzie bez sensu, natomiast jeśli macie mały telefon albo w ogóle chcecie zastąpić w wielu przypadkach swój telefon tabletem, to może być to dobre rozwiązanie, ale do filmów, czy takiego jakby chilloutu, jakieś granie, to raczej bym polecał sobie kupić jakiegoś większego iPada, bo tutaj, no oczywiście to też można robić, natomiast w gruncie rzeczy, no nie zapewnia nam to jakiegoś super komfortu, no bo ten obraz jest stosunkowo mały, ale to oczywiście ma swój plus, że możecie go wziąć w podróż, do szkoły i nie czujecie w ogóle tego, że go nosicie, także coś kosztem jakby czegoś. Jeśli chodzi o środek tego urządzenia, Apple tu zaimplementowało Apple A15 Bionic, jest to w zasadzie ten sam procesor, co w najnowszym iPhone 13 Pro, mamy tutaj 6-rdzeniowe CPU oraz 5-rdzeniowy procesor graficzny. Mówiąc w skrócie, wszystkie aplikacje gry bardzo płynnie działają. Jak sobie porównywałem działanie tego tableta z M1 na iPadzie Pro 11-calowym, no to było widać, że tam jest ciut lepiej, ale generalnie przy takim normalnym użytkowaniu ciężko znaleźć naprawdę dużo różnicę. Różnice dopiero by Wam się pojawiły, gdybyście obrabiali jakoś bardziej profesjonalnie, profesjonalnie oczywiście jak na tablet, jakiś na przykład film czy animację na takim tablecie i chcieli ją później eksportować, to ten tablet z M1, czyli iPad Pro, po prostu sobie z tym lepiej poradzi, ale tutaj jakby w ogóle tego nie biorę pod uwagę, bo na takim małym ekranie raczej takich profesjonalnych rzeczy nikt nie będzie robił. Niemniej tutaj jest fajna sprawa, że ten tablet jest już dostosowany do użytkowania jakby takiego większego ekranu. Chodzi mi o to, że iPhone 13 Pro Max, który ma w zasadzie tam nieco ponad 1,5 cala mniejszy ten ekran na przekątnej, nie ma technologii split screen, a tutaj jednak już jest, w związku z tym otwarcie dwóch artykułów, robienie sobie jakieś z boku notatki, to wszystko jakby jest ułatwione. Także myślę, że jeśli ktoś z Was kupuje taki tablet do szkoły, na studia, do domu, czy do mniej wymagającej pracy, to z tym systemem naprawdę będzie to świetne połączenie i będzie bardzo zadowolony. No bo jednak do takiej bardziej profesjonalnej pracy, no to kupowanie tego iPada mija się z celem moim zdaniem. On jest za mały, ma za mało jakby możliwości, no i jeśli faktycznie byście chcieli robić jakieś tam bardziej wymagające rzeczy, no to może ta M1 by Wam się bardziej przydała, chociaż ja też jestem jakoś do tego sceptycznie nastawiony. No i chyba powiedziałem o wszystkim, o czym chciałem powiedzieć na temat tego iPada. Generalnie jest to fajny tablet na początek, może wręcz idealny dla niektórych osób, pod warunkiem, że jesteście w stanie zaakceptować ten mały rozmiar, albo po prostu szukacie takiego tabletu, który łatwo sobie schowacie, wrzucicie do torby i nie musicie się nim przejmować. To jest naprawdę rewelacyjne. Generalnie mamy tutaj spotkanie się takich dwóch filozofii, że ten jego rozmiar, kompaktowy rozmiar, jest zarazem najlepszą, jak i najgorszą stroną całego tego tabletu, no bo z jednej strony właśnie możecie go w prosty sposób transportować, trzymać, przyjemnie się to robi, a z drugiej strony jak już potem przychodzi do oglądania filmów czy zdjęć, no to robi się ten, taki mały ekran, średnio. Także tak to z mojej strony wygląda, ja go raczej odpuszczam, no i nie będę go sobie zostawiał, bo... ale wiem,
wiem, że jest spora grupa osób, która to wykorzysta. Tak jak wam mówiłem, gdybyście byli zainteresowani zakupem, to promocje na tego typu sprzęty pojawiają się w sklepach, do których linkuję w opisie tego filmu, więc tam możecie sobie sprawdzać. A ode mnie to już by było na tyle. Do zobaczenia, cześć!